Dzień dobry, witam serdecznie na debacie Transport a Klimat. Priorytety nowego paradygmatu rozwoju sektora. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pan minister Michał Kurtyka, minister klimatu, pan Dieter Helm, profesor z Oxfordu, pan Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, pan Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka i pan Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Polska. Dzień dobry, witam serdecznie panów dzisiaj. Pięknie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawiali o tym właśnie paradygmacie nowego sektora, nowym paradygmacie sektora, bo z jednej strony mamy transport, z drugiej strony mamy energetykę, czyli te obszary, które są cały czas bardzo emisyjne, z którymi mamy duży problem, jeżeli chodzi o nie tylko jakość powietrza w Polsce, ale i o zmianę klimatu w całym globie. Panie ministrze, pytanie na początek właśnie, w jaki sposób te kwestie środowiskowe zmieniają perspektywy rozwoju sektora transportu? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie już teraz oficjalnie na naszej debacie i dziękuję za skierowanie tego reflektora ze strony Rzeczpospolitej na właśnie sektor transportowy, bo to jest sektor, który trochę niesłusznie schował się przez wiele lat w cieniu tych zmian energetycznych czy dyskusji na temat polityki klimatycznej, która obejmowała energetykę, a tymczasem po pierwsze 25% emisji w całej Unii Europejskiej to są emisje transportowe, z czego znaczna większość to są emisje w transporcie drogowym, 3/4. A w takim kraju jak Polska nawet 93% emisji z sektora transportowego generowanych jest właśnie przez transport drogowy. Ropa naftowa jest pierwszym surowcem energetycznym konsumowanym na świecie. I tak jak wspomniałem, ta dyskusja o transporcie pozostała nieco w cieniu dyskusji o węglu, gazie, podczas gdy powinna w znacznie większym stopniu dotyczyć kwestii ropy i w szczególności transportu drogowego. Tymczasem właśnie w transporcie, w szczególności w transporcie drogowym, następuje na naszych oczach nieprawdopodobna rewolucja technologiczna. W ciągu 10 lat upowszechnienie, ograniczenie kosztu baterii litowo-jonowych to kompletna zmiana paradygmatu z spalinowego silnika na silnik elektryczny. A biorąc pod uwagę szybszy cykl inwestycyjny niż w sektorze energetycznym, można spodziewać się, że ta zmiana dużo szybciej przeniesie się na realne życie mieszkańców globu, a w szczególności Unii Europejskiej. Zmieni oczywiście też geopolitykę, dlatego że dzisiaj widzimy już potężny wyścig, kto zajmie miejsce tych przemysłów motoryzacyjnych spalinowych przemysłami motoryzacyjnymi elektromobilnymi. I o ile do pewnego momentu to basen Pacyfiku był liderem, po jednej i po drugiej stronie Kalifornia, po jednej stronie, po drugiej stronie Chiny, o tyle w 2019 roku mamy do czynienia z bardzo ciekawą zmianą. 60 miliardów euro zostało zainwestowanych w elektromobilność w Unii Europejskiej, czyli 3,5 razy więcej niż w Chinach. I wiele wskazuje na to, że ta elektromobilna rewolucja może zakorzenić się w Europie, dając nowe miejsca pracy, przyczyniając się do odbudowy postkoronawirusowej i odpowiadając na pytanie pana redaktora Niewiadomskiego, to znaczy doprowadzając do radykalnej poprawy jakości życia w miastach, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie tlenkami azotu, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie z rur wydechowych i jeżeli chodzi o poziom hałasu. I w tym kontekście Polska podejmuje wyzwanie tej rewolucji od samego początku, od 2016 roku, pierwszego polskiego planu
na rzecz rozwoju elektromobilności przyjętego w 2017 roku. Staliśmy się już dzisiaj hubem produkcyjnym baterii litowo-jonowych, autobusów i chcemy iść dalej. W szczególności polityka energetyczna Polski przewiduje, że od 2025 roku w polskich aglomeracjach, czyli w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, nie będzie już możliwe zakupywanie innych autobusów niż zeroemisyjne, czyli elektryczne bądź wodorowe. A my jako ministerstwo będziemy teraz proponować szereg działań, projekty w zakresie rozwoju gospodarki transportu publicznego, elektrycznego, wodorowego, działania w zakresie innowacji, które pozwolą zrealizować tą misję stawania się przez Polskę takim hubem elektromobilności w ramach szerszego zamysłu Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Panie profesorze, pan jest autorem książki na temat osiągania tej niezależności energetycznej, ale przede wszystkim tej czystości, jeżeli chodzi o transport, o energię net zero w 2050 roku, czyli to zrównoważenie emisji. To jest wielki cel Unii Europejskiej, ale jak my to możemy osiągnąć w transporcie? W jaki sposób ta zeroemisyjność może dotrzeć do transportu, bo tak jak pan mówi, stawiamy tutaj ważne kroki, ale jeszcze długa droga przed nami, choćby droga przed transportem lotniczym, chociaż w tym roku już mieliśmy lot samolotu na wodór. So thank you very much for inviting me along and it's great to follow the minister and I concur with I think everything that he said. You can't decarbonize Poland or Europe and meet the net zero targets without dealing with transport. And the really good news in transport is we know what to do. Okay? It's not as if it's rocket science. Okay? And it's pretty straightforward. First of all, we have to address road transport. And there are two bits to that. There are cars, and they're almost certainly going to be electric. And Europe is moving ahead as part of a massive industrial investment to build electric car capacity and the batteries to go with it throughout the EU. This is a great opportunity. Cars turn over relatively quickly, so it's a question of replacing the fleet. Second is the freight, and the freight and the heavy goods vehicles on the road are more difficult, and there are two routes to deal with those. The first is to put them on the railways. And that's why, although the railways are a small contribution to the total emissions, as the minister said, the railways have the capacity for dealing with the freight as well as taking passengers away from the roads. And the second way of dealing with freight is hydrogen. And that's a big European project now, lots of EU recovery money for those purposes. And there's no doubt that hydrogen for shipping will play a part. But the really interesting bit, the thing that needs to be done now, is to green the railways. They may be a small part, but their capacity to take out emissions quickly and to start cutting into the road transport is very large. And so the proposals from companies like PKP to have a green railway are very practical. Other railways in Europe are doing this. The Channel Tunnel's just taken that route for the railway between Paris and London. And this requires the integration of an electricity system with a transport system. And that's really the big picture here. Transport is going to become a part of the electricity industry. Now, we're not going to talk about electricity or transport in the future. We're going to talk about the same industry, which combines. And that's why it's crucial for electricity companies, of which PKP is an example, to get deeply embedded in transport, and for the transport sector to get deeply embedded in electricity. And you know, all those batteries that are going to appear on the roads, they're all part of balancing the electricity system. So it works both ways, electricity helping to decarbonize transport, but transport actually becoming a storage system for the electricity system itself. So I think that's well known. There is a question of time and timetable and speed, but my views on this is the important political thing to do both in Poland and elsewhere, is to put some stakes in the ground, to set out targets, and the EU will do this for 250
and to 30. And then what Poland needs is a transitionary plan, which should be enhancing for its industry, enhancing for investment, and very, very importantly, enhancing the capacity and capability of the electricity industry. And my final point on electricity is, do bear in mind that over the next 10, 20 years, almost everything we do will be digitalized. Digital technologies are coming everywhere, to transport, to energy, to the whole economy. And everything that's digital is effectively electricity. So the future is electric, and the future of transport is electric too. And start with the railways, get involved in the hydrogen, and push the electric cars very hard. Thank you. Bardzo dziękuję. Pan profesor mówi, przyszłość należy do elektryczności, więc porozmawiajmy o tym transporcie elektrycznym. Pan prezes Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka. Zielona kolej to nie jest tylko takie hasełko, tylko to jest teraźniejszość, która jest tu i teraz, ale gdy spogląda się na Państwa strategię do 2030 roku, to widać, że za tym hasłem idzie też ambitny plan i program wdrożenia faktycznie zielonej kolei, czyli kolei, która napędzana jest zieloną energią. Proszę przybliżyć w szczegółach, co chcecie zrobić w ciągu najbliższej dekady. Może zanim co chcemy zrobić, jedna refleksja na temat tego, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteśmy i za chwilę będziemy. Dlatego, że to jest bardzo ciekawy moment. W tej chwili mamy bardzo mocno zaawansowane programy modernizacyjne na kolei. Wydawane są miliardy złotych, wspomagane środkami unijnymi, ciągnięcie większych prędkości na rewitalizację istniejących szlaków kolejowych, na elektryfikację, miejscami są dobudowywane nowe, czyli dodatkowo mamy projekt CPK na stole, który będzie kolejną fazą skoku cywilizacyjnego kolei. Czyli to, co się dzieje, to będziemy mieli, to dzisiaj mamy już i będziemy mieli dużo lepszą infrastrukturę. I to jest bardzo dobrze, natomiast tu jest pewna obawa, patrząc też na nas. My jako PKP Energetyka w ciągu ostatnich 5 lat 20-krotnie zmniejszyliśmy liczbę awarii na sieci trakcyjnej. Dzięki inwestycjom między innymi, które wykonaliśmy, a inwestujemy 5 miliardów złotych w sieć dystrybucyjną zasilającą kolej w Polsce. I teraz tak, ryzyko jest takie, że wszyscy tak się zachwycimy, że mamy zrewitalizowane, zmodernizowane, szybsze odcinki, może nie dużo szybsze, ale jednak szybsze odcinki, szlaki kolejowe. I tylko, że tak naprawdę to dzisiaj staniemy z tymi nowymi szlakami, moim zdaniem, trochę w pół drogi. Znaczy jest dużo pracy jeszcze do wykonania, którą już dzisiaj trzeba przewidzieć, już dzisiaj trzeba realizować. Pierwsza z nich to jest rzeczywiście to, o czym profesor wspominał, digitalizacja. Digitalizacja, systemy sterowania, systemy bezpieczeństwa, to jest narzędzie, które pozwoli wykorzystać istniejącą infrastrukturę w dużo bardziej intensywny sposób. Zwiększy przepustowość, zwiększy możliwość pracy przewozowej kolei na istniejącej infrastrukturze. To jest pierwsza rzecz. Dla przykładu podam, że nasza spółka w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła poziom wsparcia systemów, procesów systemami IT z 15 do 85%. Można powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj prawie całkowicie zinformatyzowaną firmą. A to dlatego, że nie zrobimy kroku do przodu bez wspomagania ze strony systemów informatycznych. To jest po prostu w dzisiejszych czasach niemożliwe. I dodatkowa rzecz, drugi aspekt, patrząc na przyszłość, patrząc na wszystkie trendy, na polityki ekologiczne, na polityki klimatyczne, na oczekiwanie pasażerów, na oczekiwanie części przemysłów, które korzystają z usług transportu, w tym transportu kolejowego, widzimy bardzo wyraźnie, że kwestia klimatyczna wybija się na pierwszy plan. I dlatego, mając zmodernizowaną infrastrukturę, powinniśmy w jak największym stopniu ją digitalizować, ale przede wszystkim powinniśmy doprowadzić do tego, żeby miks energetyczny, czyli energia zużywana przez transport, była w jak największym stopniu zielona. W przypadku kolei około 90% pracy przewozowej wykonywanych jest, będąc napędzanym czy zasilanym
energią elektryczną już dzisiaj. Problem oczywiście jest taki, że to jest energia elektryczna zaledwie w kilkunastu procentach pochodząca z OZE, pozostała część to jest energetyka konwencjonalna. I my jako PKP Energetyka wykonaliśmy ogromną pracę w ciągu ostatniego roku, podsumowując to, co nasza pięcioletnia transformacja nam dała jako pewien silny fundament do dalszego rozwoju i powiedzieliśmy sobie, że chcemy dalej rozwijać oczywiście sieć dystrybucyjną. Za 10 lat moc, którą będziemy gwarantowali w systemie kolejowym, będzie o 42% większa. To jest kolejny ogromny wzrost dzięki kolejnemu programowi inwestycyjnemu, który realizujemy. Ale wszyscy, w tym nasi pracownicy, z którymi szeroko rozmawialiśmy na temat strategii, wszyscy mówią, że musimy pójść w kierunku OZE. My jako firma właśnie, to też bardzo celnie, myślę trafnie to zostało nazwane przez pana profesora. My jesteśmy akurat firmą, która już dzisiaj łączy dwa światy. Świat energetyczny i świat kolejowy, czyli transport. I my łącząc te dwa światy chcemy wziąć na siebie odpowiedzialność integratora transformacji kolejnej na kolei, czyli w kierunku zeroemisyjności. W 2030 roku zakładamy, że jest możliwe osiągnięcie 85% energii ze źródeł odnawialnych w całokształcie energii zużywanej na sieci trakcyjnej. W tej chwili podjęliśmy decyzję, że uruchamiamy już konkretny projekt, to znaczy przechodzimy z fazy koncepcyjnej do fazy wdrożeniowej, powołujemy jednostkę biznesową w naszej firmie odpowiedzialną za realizację tego projektu i za przygotowanie pipeline'u, czyli projektów inwestycyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii i startujemy w działalności operacyjnej. Dodatkowo dbamy o samowystarczalność energetyczną, czyli nasze stacje zasilające kolej będą samowystarczalne energetycznie dzięki panelom zainstalowanym na dachach, czyli zaczynamy od siebie, a jednocześnie zachęcamy inne podmioty, PKP Cargo samo także chce przejść na tą ścieżkę zeroemisyjności i podpisaliśmy wczoraj wspólnie list intencyjny dotyczący współpracy w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w ramach działalności PKP Cargo. Także podsumowując, to co w tej chwili się dzieje na kolei, to mając bardzo solidną bazę i perspektywę jeszcze, tu myślę o projekcie CPK, perspektywę rozwoju infrastruktury, trzeba myśleć już, jak dalej będziemy tą infrastrukturę wykorzystywali i wydaje się, że transport kolejowy jest najlepszym miejscem, w którym powinniśmy pierwsi wystartować i najbardziej zaawansować tą transformację energetyczną, dlatego że dzisiaj transport kolejowy ma ogromny potencjał do wzięcia większych potoków ładunków i pasażerów na siebie. I każdy dodatkowy pasażer, każdy dodatkowy ładunek to jest mniej, krótko mówiąc, diesla na drogach. I to jest ten kierunek i to jest ten największy uzysk, który daje projekt, który wdrażamy. Bardzo dziękuję. Pan minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. CPK to nie tylko lotnisko w Baranowie, to również rozbudowa sieci trakcyjnej w całym kraju. Tak też jakby pan mógł dwa słowa powiedzieć o tym, na ile właśnie CPK nakręca rozwój kolei w Polsce, bo jak się jeździ po kraju, to widać, że a tutaj taki odcinek będzie budowany, a tutaj taki odcinek budowany i pewne ograniczenia, które były w ostatnich latach, że coś nie dało rady zrobić, nagle się okazuje, że dzięki CPK-owi to będzie możliwe. Więc na ile ta zielona kolej też dla was jest istotna? Dzień dobry, panie ministrze, panie profesorze, panowie prezesi, panie redaktorze. Odpowiadając na pytanie, CPK to, jeżeli spojrzymy na chociażby wartość nakładów inwestycyjnych w całym programie inwestycyjnym, to jest nawet bardziej program kolejowy niż lotniczy. Tak szacunkowo patrząc, mniej więcej 3/4 nakładów to będzie na budowę nowej infrastruktury kolejowej, co w warunkach polskim jest ogromnym przełomem, bo od właściwie 30 lat w Polsce, można powiedzieć, nie wybudowano w ogóle żadnych nowych połączeń. Połączenia były zarówno w tym wymiarze oferowanych przez przewoźników, jak i w wymiarze infrastruktury. Zamykane infrastrukturę likwidowano, tory były rozmontowywane, także nawet jakby jakiś przewoźnik chciał wznowić jakieś połączenia, to już potem wręcz fizycznie nie miał szansy. To oczywiście
przekładało się na to, o czym mówił pan minister w swojej wypowiedzi, czyli tą dominację, czy można powiedzieć nadreprezentację transportu kołowego w tej strukturze transportu w Polsce. Transport szynowy był wypychany, co ma też swój wpływ na emisyjność. Mówimy tutaj o zielonej kolei, bardzo dobrze, jeszcze do tego za chwilę nawiążę, ale przecież nawet ta zwykła, konwencjonalna kolej jest ze swej istoty znacznie mniej emisyjna niż transport kołowy. No tymczasem ten transport kołowy się rozwijał, a kolej się zwijała. Do tego doszedł dodatkowy problem w postaci prowadzonych jeszcze kilka lat temu modernizacji, które były prowadzone pod kątem czy w kierunku wygaszania transportu kolejowego, w kierunku zmniejszającego się obłożenia, czyli na przykład na głównych, ważnych trasach, modernizując je i nawet zwiększając prędkości przejazdowe, jednocześnie wycinano niektóre rozjazdy, wycinano niektóre stacje po drodze. To powodowało, że szczególnie wypychany z torów jest transport towarowy. Jak tutaj wspomniał słusznie pan profesor, jest spory problem i powiedzmy nie jest to takie łatwe, żeby w obszarze takiego ciężkiego transportu towarowego, czy w tym obszarze szczególnie trudne jest przechodzenie na te technologie nisko i zeroemisyjne, i tu rozwiązaniem jest przeniesienie możliwie dużej części tego transportu na kolej. To hasło tiry na tory, które w Polsce już też kilkadziesiąt lat można powiedzieć ma i nadal jest po prostu niezrealizowane. Nic takiego nie nastąpiło. Wracając do infrastruktury i teraz jeżeli na przykład taka modernizowana linia kolejowa ma na dłuższych odcinkach odcięte rozjazdy czy wyłączone stacje, pociągi towarowe, które ze swej strony są dużo wolniejsze, to szczególnie występuje na tych trasach, gdzie jeździ pendolina, ale też inne pociągi ekspresowe, pasażerskie. Te pociągi mają bardzo mało okienek szansy między tymi szybkimi połączeniami pasażerskimi, żeby dojechać od jednego punktu, z którym mogą zjechać z magistrali na kolejny punkt. Ja pracując w obszarze gospodarki morskiej, w obszarze trójmiejskich portów, nieraz obserwowałem, jak pociągi towarowe z południa Polski się tak z wielkim trudem, można powiedzieć, przebijały przez tą infrastrukturę. Jeżeli tylko gdzieś występowało jakieś opóźnienia pociągów pasażerskich, priorytetowych, no to pociąg towarowy potrafił utknąć na wiele godzin. Po każdym takim zdarzeniu pewnie ten czy inny przewoźnik, czy ten czy inny zleceniodawca dla przewoźnika myślał sobie, to ja może jednak następnym razem te towary nie poślę koleją, tylko samochodem ciężarowym, może to jest nawet droższe, może to jest trudniejsze, bardziej takie logistycznie trudne, bo to nie ładuje się jednego pociągu, tylko kilkadziesiąt samochodów, ale one przynajmniej docierają, one nawet jak gdzieś utkną w korku, no to na godzinę, dwa, a nie na cały dzień. Centralny Port Komunikacyjny, prowadząc do budowy zupełnie nowej infrastruktury kolejowej, a to prawie 1800 kilometrów nowych linii kolejowych, adresuje te problemy. Po pierwsze, będziemy w stanie zaoferować bardzo szybkie, wygodne połączenia pasażerskie, które też pewnie jakieś grono ludzi zachęcą do korzystania z kolei zamiast takiego indywidualnego transportu samochodowego. Pamiętamy też o takich kierunkach, które długo wydawały się nieoczywiste, na przykład kierunkach turystycznych. To, żeby na przykład można było szybką, wygodną koleją dojechać z aglomeracji warszawskiej na Mazury, co teraz no, właściwie chyba prawie w 100% jest ten ruch na długi weekend czy na wakacje zdominowany przez indywidualny transport kołowy, ale również dostarczając tą nową infrastrukturę spowodujemy, że te stare połączenia, które niejako będą, ktoś by powiedział, zdublowane przez nasze połączenia, na przykład szprycha numer 1 z centralnej Polski do Trójmiasta, to spowoduje, że ta dotychczasowa infrastruktura będzie uwolniona spod szybkiego ruchu pasażerskiego i będzie znacznie bardziej dostępna dla ruchu towarowego. Pociągi towarowe będą mogły znacznie częściej i łatwiej z niej korzystać i ta fizyczna przepustowość będzie znacznie większa. No i przede wszystkim mniej opóźnień, mniej przestojów, mniej czekania, napuszczanie się nawzajem przez pociągi. To z pewnością spowoduje, że zarówno w wymiarze ruchu pasażerskiego, jak i w wymiarze ruchu towarowego znacznie większa część tego ruchu będzie mogła być obsłużona transportem szynowym. W tym obszarze jeszcze jeden fragment, na który zwracam uwagę, to również eliminacja, czy przynajmniej zmniejszenie krótkodystansowych lotów. Transport lotniczy jest najbardziej emisyjny, jeżeli chodzi o te cechy jednostkowe, bo oczywiście ponieważ w swojej skali liczby przewiezionych pasażerów no jest znacznie mniejsze od
szynowego czy samochodowego, więc za całokształt emisji tak bardzo nie odpowiada, ale jeżeli przeliczymy to na przykład na sztukę pasażera, no to, to ta emisja jest faktycznie największa. I są takie obszary transportu lotniczego, które są, wszystko na to wskazuje, na ten moment nie do eliminacji, no bo trudno sobie wyobrazić alternatywny transport, nie wiem, na przykład z Europy do na Daleki Wschód, żeby ktoś tam, nie wiem, sterowcem leciał czy płynął statkiem. Natomiast na krótkie dystanse, tak, my zaoferujemy szybkie połączenia kolejowe również, żeby zachęcić do tego, żeby część pasażerów, którzy teraz latają na liniach krajowych, przesiedli się na kolej, a te krótkie loty krajowe są też najbardziej emisyjne, bo oczywiście samolot najwięcej emituje wtedy, kiedy startuje, wtedy, kiedy ląduje, a nie wtedy, kiedy utrzymuje prędkość, stałą prędkość rejsową lecąc. Taka ciekawostka, że jeszcze całkiem niedawno były oferowane nawet połączenia lotnicze na trasie Łódź-Warszawa. Z Łodzi do Warszawy latały samoloty ze względu na niską jakość infrastruktury, tutaj w tym wypadku i drogowej, i kolejowej, mało korzystne połączenia. Widać, było sensowne takie połączenia lotnicze utrzymać. Być może za jakiś czas okaże się, że spora część tych krajowych połączeń lotniczych jest niepotrzebna, znaczy może nie całkowicie niepotrzebna, ale rzadsza i w związku z tym mniejsza emisja. I na koniec, żeby tu już za dużo czasu nie przejmować, oczywiście program CPK, czyli ze względu na swoją strukturę, czyli taką przemyślaną, całościową, spójną od A do Z inwestycję, pozwala na korzystanie z tej renty spóźnialskiego, pozwala na wdrażanie najnowszych rozwiązań. I tu na przykład projekt Zielonej Kolei to jest projekt, który my możemy bezproblemowo zaadoptować, możemy bezproblemowo zaaplikować w naszym programie. To wszystko co jest czymś nowym i co czasem z wielkim mozołem trzeba tak dosztukowywać, dopracowywać do istniejących ram, wpisywać się tak, żeby pasowało do istniejącego systemu. W sytuacji, gdy tworzymy praktycznie od nowa nowy system, no to wszystko możemy uwzględnić, zaprojektować tak, żeby już od tego dnia zero, od wtedy, kiedy ruszymy, być ten krok do przodu przed innymi krajami. To oczywiście właśnie, tak jak mówię, to jest renta spóźnialskiego, to wynika z zapóźnienia, to wynika z tego, że mamy bardzo słabo rozwiniętą listę połączeń kolejowych, że mamy bardzo wiele miast w Polsce w ogóle, względnie dużych, w ogóle bez połączeń kolejowych, no ale tutaj z tego, tą naszą wadę, tą naszą słabą stronę dzięki temu możemy przekuć w naszą silną stronę i właśnie być krok do przodu. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, rozmawiamy dzisiaj, czyli w dniu, kiedy tych zakażeń o koronawirusa mamy dużo, mamy tą drugą falę ewidentnie w całej Europie, ale myślimy też o tym, jak z tego koronawirusa jednak wychodzić i jak przede wszystkim gospodarkę pobudzać do pracy, gospodarkę napędzać. I pytanie jest takie właśnie, na ile ten zielony transport może być takim motorem wzrostu gospodarczego mamy nadzieję, że po pandemii, czy w takiej rzeczywistości postpandemicznej, to na myśli przede wszystkim przyszły rok, ważny rok. Mamy nadzieję, że z tą pandemią jakoś będziemy w stanie już jakoś zapanować. Zobaczymy, jakie będziemy mieli też do tego narzędzia, czy szczepionka, czy inne leki. No ale gospodarka, wiemy, musi się rozwijać, bo inaczej będziemy mieli globalną katastrofę. Na ile ten zielony transport i transformacja energetyczna może być tym motorem wzrostu? Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Jesteśmy przekonani o tym, że inwestycje w nową generację technologii i rozwiązań w zakresie transportu mogą stanowić taką polską specjalność i jesteśmy gotowi przeznaczyć na to niezbędne środki. Tak jak wspomniał pan minister Horała, trochę w cudzysłowie korzystając z tej renty zapóźnienia, ale też patrząc znacznie bardziej w przyszłość niż dotychczas przyjęło się patrzeć. I mamy świadomość, że ten moment pandemiczny jest również szczególny, jeżeli chodzi o utrzymanie zaufania inwestycyjnego, jeżeli chodzi o utrzymanie cyklów inwestycyjnych. Stąd w ciągu najbliższych tygodni Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaproponuje samorządom program wsparcia w zakresie zeroemisyjnego transportu
na ponad miliard złotych. 1 300 000 000 zł zostaną skierowane do samorządów na zakup zeroemisyjnych, czyli albo elektrycznych, albo wodorowych autobusów. I widzimy bardzo duże zainteresowanie w Polsce samorządów. Ten temat zeroemisyjnego transportu już zaskoczył. Mamy setki autobusów już elektrycznych jeżdżących po polskich drogach. Mamy takich prekursorów jak choćby Jaworzno, gdzie pierwsze jeździły eksperymentalne jeszcze w 2015 roku, a już w 2020 80% floty ma być przeniesione na zeroemisyjną. I tak jak powiedział Dieter Helm, wodór i kolej, czyli, a jeżeli w naszym wypadku chodzi, to również autobusy zeroemisyjne szerzej i kolej, to są te działania, na które stawiamy i które przynoszą ogromne strukturalne zmiany w Polsce. Te opis Centralnego Portu Komunikacyjnego, całego tego projektu, który przedstawił pan minister Horała, to jest przedsięwzięcie cywilizacyjne, które zmienia mapę transportową w Polsce i w sposób strukturalny daje alternatywę dla transportu drogowego na rzecz kolei i przebudowuje w ogóle system transportu w Polsce. Więc to powinno doprowadzić do ograniczenia emisji, zwiększenia też komfortu korzystania z tego systemu transportowego. Dodam, że system transportowy i projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego to również dziesiątki nowych dworców, budynków w ramach projektu CPK i wiem, że pan minister Horała bardzo wysoko kładzie również na liście priorytetów to, żeby ta cała infrastruktura mogła świadczyć o nowoczesności poprzez na przykład pasywne budynki, poprzez innowacyjne rozwiązania takiego krótkodystansowego elektrycznego czy bezemisyjnego transportu. Więc mamy tutaj potężną przestrzeń do zagospodarowania przez Polskę i jestem przekonany, że ona może również przyczynić się do tego postpandemicznego odbudowy, tej postpandemicznej odbudowy inwestycyjnej gospodarki polskiej, gospodarek europejskich. Bardzo dziękuję. Rozmawiamy dzisiaj o priorytetach nowego paradygmatu rozwoju sektora transport i klimat. I panie profesorze, pytanie jest takie, na ile ta transformacja energetyczna, która się dzieje na całym świecie, ale również i w Europie, bo mamy ambitne cele Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o cięcie emisji CO2, ale również jeżeli chodzi o wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł, na ile ona może być też takim motorem wzrostu gospodarczego w tych trudnych czasach, kiedy obserwujemy, no, że PKB siada na całym świecie? Well, thank you. That's a brilliant question, and it goes to the heart of two things. The first is, what is it that the state should do in the economy to improve economic growth and to drive competitiveness? And secondly, what needs to be done in this sector right now, which creates jobs? And the answer to both of those is infrastructure. You know, if you look at what governments need to do, apart from the basics of defense and law and order and so on, it's make sure that any economy that can function for the private sector and for the public sector has those infrastructures in place. And if I pick up the comments somewhat earlier in the discussion, you know, the point was made that if you look at the roads, if you look at the railways, and if you look at the energy systems, all of those infrastructures in Poland need to be upgraded anyway. Upgrading them has massive economic benefits across the economy. And what we're going through is a transformation. So, you know, the roads are built for fossil fuel cars. They're not built for charging networks and electric cars. So we need a modern smart road system with charging. Otherwise, you just can't do electric cars. If you look at the railways,
Right across Europe, railways have largely been in decline for several decades as freight and passengers have moved onto the road. Well, now that has to go the other way around. It's not good enough to simply say, oh, well, we've got lots of freight problems and emissions, so you know, they can go on the railways. You actually have to invest in the railways. A green railway is not just making the existing railway low carbon. It's about developing a railway system which is capable of delivering over the next 10, 15, 20, indeed 30, 40 years, an infrastructure for Poland. And the energy systems, similarly, they were all designed for a world in which demand was passive and there was no storage. That's why the electricity industry looks like it does across Europe. Well, the new world is active demand, data, artificial intelligence. It's about all sorts of storage options. It's about decentralized, low density, intermittent renewables, as well as large scale power production. So Poland anyway, if it wants to be at the top table in the world in competitiveness terms and the top table in Europe, has to upgrade its infrastructure. You know, it's just not fit for purpose, and it isn't fit for purpose in other European countries. So here's a chance to really push that infrastructure forward. Right now, if you look at what the European money for recovery is for, it's supposed to be, in inverted commas, green. Well, the obvious place to spend it is in the areas I've been describing it. And what is likely to increase the growth rate, the economic growth rate in Poland most, what could the government spend it on? Well, the answer is investing in that infrastructure. So I think all those things come together, and that's why this is about much more than simply reducing emissions on the trains. This is about a infrastructure strategy and framework for Poland to build its competitiveness, to help cover from the coronavirus. You know, that'll go. It will be gone, damage, but we'll move on from that. And that's the world which Poland needs to work inside. And so that's what I would do. The minister is there to do it. Thank you. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kamil Wyszkowski. Chciałem teraz dwa słowa porozmawiać o tym, jakie są globalnie patrząc na ten transport, bo tutaj pan profesor mówi o tej potrzebie stworzenia systemów drogowych. Mówi o magazynowaniu energii. Prezes Orzech mówi o 85% energii z OZE do 2030 roku. Czyli widzimy ten proces i ten moment, w którym się teraz znajdujemy, ale popatrzmy, jak ta inwestycja w zielony, jak inwestycje w zielony transport wyglądają na całym świecie, bo Europa to jest oczywiście jedno, ale mamy też Japonię, mamy szeroko mówiąc Azję, która jest bardzo zaangażowana w te kwestie transportowe, nowoczesne rozwiązania, ale nawet jak zobaczymy tu w Europie na Niemcy, już widzimy jeżdżące pociągi na wodór, czyli ta zmiana już jest. Zgadzam się, ja na pewno bardzo chętnie się odniosę do tej perspektywy globalnej. Zresztą dziękując za zaproszenie, też zgadzam się z panem profesorem, że dobrze, że ten temat jest w rękach ministra kultury, bo jako osoby, która współtworzyła i prowadziła proces klimatyczny w ramach COP-u 24, no, nie tylko, że zna się na rzeczy, ale też jakby rozumie pan minister Kurtyka te wszystkie niuanse globalne, a też finansowania globalne, które w kontekście polityk transportowych i budowy sieci transportowych, sieci logistycznych się dzieją. Ja zgadzam się na pewno z poglądem, że chyba pierwszy raz mamy rewolucję motoryzacyjną tak głęboko zaawansowaną, a przy okazji okazało się, że nagle mamy też idące w ślad za polityką klimatyczną ONZ pieniądze, które zabezpieczają banki rozwoju i idące za nimi banki komercyjne. To jest rzeczywiście spory sukces porozumień paryskich z 2015 roku. Ja tylko dopowiem i przypomnę, że to, że w Polsce mamy Europejski Zielony Ład, jest konsekwencją właśnie COP-u 24 w Katowicach i szczytu klimatycznego, który miał miejsce chwilę później w Madrycie, bo to na szczycie madryckim zostało ogłoszone przez
Komisję Europejską właśnie to nowe podejście do Zielonego Ładu. On ma też swoje inne odsłony, odsłonę azjatycką, australijską, afrykańską czy amerykańską. I też warto odnotowywać te zniuansowane podejścia. Wszędzie mamy banki rozwoju, zarówno te globalne, jak Bank Światowy, jak i te regionalne, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy Rozwoju, czy Azjatycki Bank Inwestycyjny, czy Afrykański Bank Rozwoju. Długo wymieniasz tych banków, takich najważniejszych rozwojowych jest 18, z którymi rzecz jasna system ONZ pracuje albo wręcz je współtworzy poprzez fundusze powiernicze. Moja organizacja, czyli UN Global Compact, jest od współpracy z systemem ONZ, z biznesem, też to, co pewnie ważne, zarówno Centralny Port Komunikacyjny, jak i PKP Energetyka są formalnie członkiem United Nations Global Compact. Natomiast dla nas najbardziej interesujące jest to, jak szybko Polska się podepnie pod transfer technologii i jak szybko i jak sprawnie wdroży w oparciu o pieniądze, które są dostępne w ramach polityk publicznych i też tych polityk bankowych, w tą rewolucję transportową. Dopowiem tylko, że no jest cały pakiet narzędzi, to my to nazywamy profesjonalnie sustainable finance, po polsku mówiąc zielone finanse. Tam mamy chociażby takie instrumenty jak obligacje przychodowe, które mogą emitować na przychodzie i zabezpieczając jednostki samorządu terytorialnego, także w Polsce. Stąd o tym rozmawiamy na grupy bankowej, która też w Polsce jest powołana, są na prośbę pana ministra finansów, moje biuro zostało o tego rodzaju działalność poproszone, głównie po to, żeby te pieniądze, kapitały się pojawiły i były jakby podpięte w mądry sposób z inwestycjami takimi jak CPK czy Zielona Kolej, o której bardzo chętnie bym trochę więcej powiedział, bo to jest projekt, który nie tylko znam bardzo dobrze, zostaliśmy w niego połączeni przez PKP Energetyka, ale właśnie w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, no tam jest cała, powiedzmy sobie, taka struktura koordynacyjna uruchomiona, dzięki czemu ten sektorowy projekt będzie mógł relatywnie szybko zostać zrealizowany, co ważne chyba też w tym kontekście, on jest już uwarunkowany. Więc nie jest jakimś po prostu projektem pisanym palcem po wiśle, tylko jest realnym przedsięwzięciem, które no ma swoje także zabezpieczenie finansowe w tle. Jeśli Centralny Port Komunikacji, to też parę ciepłych słów. Ja przeanalizowałem chyba 43, z tego co pamiętam, projekty, które w tej chwili są w ramach CPK realizowane. Tam z dyrektorem zarządzającym CPK dłuższą rozmowę miałem już kilka razy. To jest jedno z najbardziej ambitnych podejść i tu się zgadzam z panem ministrem Horałą. To jest mniej projekt lotniczy, bardziej projekt transportowy, logistyczny. I rzeczywiście patrząc na jego rozmach, no to on ma szansę wypełnić treścią luki tak zwanego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, który jak wiemy no nie zaskoczył tak do końca. To też czytamy w strategii, Polskiej Strategii Rozwoju Regionalnego. Te luki pomiędzy centrami rozwojowymi trzeba też jakby uzupełnić, wypełnić poprzez dobudowanie tych sieci logistycznych, transportowych po to, żeby no, zwyczajnie Polska się mogła rozwijać równomiernie w ramach koncepcji zrównoważonego transportu także i dostępności ludzi do miejsc pracy i towarów i szybkiego przesyłu z miejsca na miejsce. Kolej ma tu fenomenalnie ważne znaczenie też dlatego, że jest tym jednym z najbardziej niskoemisyjnych środków transportu. No a w tle oczywiście to, co cały czas niezmiennie jest u pana ministra Kurtyki, program Czyste Powietrze, który no, jak wiadomo ma swoje wyzwania. Te wyzwania no to przede wszystkim zdjęcie polskich miast z listy WHO, które wskazują te najbardziej zanieczyszczone. A jeden z projektów, który realizuje także moje biuro właśnie wspólnie z bankami, to akurat PKO BP nam go zgłosiło, to no, przeciwdziałanie regulacyjnie ryzykom, które może się pojawić, że samochody stare z zachodniej Europy trafią do Polski, jakby wzmocnią ten dramat związany, powiązany ze smogiem transportowym. O tym była przez chwilkę mowa, ja to może powiem wprost, bardzo nam nie zależy na tym, żeby stare samochody trafiły do Polski. Będą to konsekwencje negatywne dla nie tylko jakości powietrza w Polsce, ale też dla zdrowia Polek i Polaków. Natomiast w tle mamy znowuż właśnie ten przeskok technologiczny możliwy, który pan minister Kurtyka zobrazował na przykładzie transportu zbiorowego opartego na autobus elektryczny i wodorowy. To jest mniej więcej, to jest dokładnie ten kierunek, który powinien być zrealizowany. No plus oczywiście wzmocniono programy tzw. flotowe, tak żeby przemysł motoryzacyjny oparty o samochody elektryczne i wodorowe, te nowoczesne i rzecz jasna zero bądź niskoemisyjne, żeby one były podstawą przebudowy też sieci transportowej, także w transporcie indywidualnym, nie tylko w transporcie ciężkim czy w transporcie publicznym.
Natomiast no niezmiennie transport kolejowy jest dla nas najważniejszy, a dopowiem jeszcze tylko, bo to redaktor niewiadomcy o tym wspomniał na początku, no nas bardzo cieszy to, że i Airbus, i Boeing bardzo mocno rozwijają samoloty oparte o napęd wodorowy i elektryczny. No powiem tylko, że już w tej chwili w transporcie tak zwanym kontynentalnym spokojnie te loty są uruchamiane. Samoloty dopuszczone do transportu lotniczego elektryczne to jest zasięg 1100 km, zabierają na pokład do 24 pasażerów. Trwają prace oczywiście nad znakomicie większymi jednostkami. No to jest przyszłość i ewidentnie widać, że tutaj będzie bardzo dużo pieniędzy inwestycji w tym kierunku. No i na koniec hałas, tak, bo też minister Kurtyka na początku wspomniał, no, transport nowoczesny nie emituje takich norm hałasu jak transport, powiedziałbym, tradycyjny, a jest to zmora nie tylko w polskich miastach, ale w ogóle wszędzie w dużej aglomeracji. Te normy hałasu są przekraczane głównie z powodu transportu, właśnie z powodu transportu. To może tyle, jeśli chodzi o mój komentarz do naszej dzisiejszej dyskusji, żeby też nie przedłużać. Tak jest, bardzo dziękuję za ten komentarz. Mamy ostatnie minuty i dlatego tutaj bym poprosił pana ministra. Panie ministrze, dwa słowa, jakby pan powiedział o tym, jak zachęcić Polaków do tego, żeby przesiadali się na samochody elektryczne. Mówimy o nowym paradygmacie rozwoju sektora transportowego. Mówimy o klimacie. Mówimy o zielonej kolei. Mamy bardzo ambitny program, żeby ta kolej była faktycznie zielona, ale transport nie zazieleni się również, gdy to klienci, obywatele nie przesiądą się albo do transportu publicznego, albo na transport zeroemisyjny. Więc jak ich zachęcić? Tak w 30 sekundach prosiłbym o odpowiedź. Panie redaktorze, ostatni rok to ogromna zmiana świadomości ekologicznej Polaków, która przekłada się na zmianę systemu i zostało to docenione też przez World Economic Council. Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów na świecie, jeżeli chodzi o wzrost zrównoważoności swojego systemu energetycznego i do tego przyczynia się spektakularny rozwój fotowoltaiki. Program Mój Prąd, program Czyste Powietrze i widzimy teraz, że dla Polaków ekologiczność jest jedną z pierwszych fundamentalnych aspiracji i myślimy, że następnym obszarem, gdzie ona będzie mogła się realizować, jest właśnie kwestia transportowa. Stąd uruchomiliśmy ogromną inicjatywę budującą świadomość Polaków elektromobilni.pl i będziemy prowadzić również działania upowszechniające korzystanie z pojazdów elektrycznych, jak również wszelkiego typu działania wspierające te inicjatywy i spodziewamy się, że tak samo jak z fotowoltaiką, dojdzie do takiego przełamania i wtedy ten wzrost udziału pojazdów elektrycznych w polskich samochodach przebiegał absolutnie skokowy. Bardzo dziękuję panie profesorze, bo wiem, że się kończy pan o 10 w Londynie, już ma kolejne spotkania. Co pana zdaniem jest najistotniejsze, żeby dokonała się rewolucja w transporcie, rewolucja bezemisyjna? Co pana jest kluczowe? Cena czy też rozwój technologii, na przykład technologii wodorowych? Okay. On the technology front, I mean the looking the time period through to 250, the whole point about technology is you don't know what's coming. You can only identify the main areas. Clearly hydrogen is one of them. But there's a big question as whether hydrogen is just for the difficult to reach areas for decarbonisation, like large vehicles, ships and so on, or it's more general. The real question with hydrogen is not actually the technology itself. It's about where the hydrogen comes from. So there's a great deal of difference between blue hydrogen, which is essentially using natural gas to produce hydrogen, and green hydrogen, which is using surplus renewables. The blue hydrogen only is decarbonizing if there's CCS, if there's carbon capture and storage, and that's a whole new game and has its costs associated. On the green hydrogen, you know, the using the renewables to make the hydrogen competes with using the renewables to make electricity
and to see whether the intermittency of wind can lead through to storage in electricity. So there's all to play for in this space. And my guess on this front is that the battery technologies are advancing so fast that cars will be going down the electric route, but it's, as other speakers have said, much harder to work how this is going to work for buses and large trucks and so on. But again, the competition to hydrogen for freight, etc., is the trains themselves and the green railway. So I think we have to have a very open mind about how the competition's going to go. And that's why I think that what governments should do is focus on making sure the infrastructure's there so that we can exploit all these different technologies as they come along. And with that, I'm going to have to drop off the call, the conference. But thank you very much for having me on. And I hope it's been helpful. Thank you very much. Bardzo dziękuję. I na koniec pan prezes Wojciech Orzech. Panie prezesie, mówimy dzisiaj o nowym paradygmacie. Naszym celem, jeżeli chodzi o prowadzenie i przygotowywanie takich debat, jest też budzenie świadomości wśród społeczeństwa. Ale czy pan już obserwuje wśród klientów, że klienci chcą zielonej energii, że klienci chcą zielonej kolei, że jest zmiana świadomości i że chcą stawać po zielonej stronie mocy? Czy pan już ten proces obserwuje? Obserwuję go z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa wewnętrzna, przecież nasi, to są pracownicy, przecież nasi pracownicy, także osobiście prezes, to jest użytkownik transportu. I nasi pracownicy z czterech filarów naszej strategii zdecydowanie najbardziej pozytywnie oceniają filar Zielona Kolej. Dlatego, że rozumieją wyzwania przyszłości, rozumieją, co to jest zanieczyszczone powietrze, myślą o swoich bliskich, o następnych pokoleniach, o swoich dzieciach, wnukach często i kibicują temu projektowi chyba zdecydowanie najbardziej spośród wszystkich czterech filarów naszej strategii. Więc ja to widzę i to jest odbiór z jednej strony pracowników, którzy mówią, będziemy naprawdę dumni, jak to osiągniemy i jesteśmy zadowoleni, że to robimy. Ale to są po prostu, to jest też, to jest część społeczeństwa, więc to jest dla mnie bardzo miarodajne. Ja jestem trochę zaskoczony aż tak pozytywną odpowiedzią pracowników, ale jak patrzę na siebie, jak rozmawiam ze swoimi synami, ja też widzę, że oni chcą, żeby firmy robiły dobre rzeczy, więc to jest pierwsza taka dobra próbka na to, że to jest dobry kierunek. A druga to jest badania, które czytamy, które obserwujemy. Jest wiele badań, które pokazują, że ludzie są gotowi do przesiadania się na inny środek transportu, do zmiany swoich nawyków, jeżeli dany środek transportu będzie bardziej ekologiczny. I to bardzo wyraźnie widać w wielu badaniach i to nie chodzi o zmuszanie ludzi, pewnie promowanie pewnych postaw, ale już dzisiaj ten poziom zrozumienia moim zdaniem jest bardzo wysoki, jest zdecydowanie rosnący. Może jeszcze trzeci dodatek, ja wspominałem, trzeci na dodatek aspekt, ja wspominałem trochę o tym. Są firmy, które oczekują, że w łańcuchu dostaw, czy łańcuch dostaw będzie zeroemisyjny. I myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy troszkę też nad tym się zastanowili, bo wydaje się, że w przyszłości jednym z kryteriów lokowania inwestycji w różnych krajach mając do wyboru będzie to, jaki ten kraj jest pod względem emisyjności i czy ja jako firma, fabryka będę w stanie zapewnić sobie zeroemisyjny łańcuch dostaw. I musimy myśleć też o tym aspekcie, dlatego że dzisiaj mówiąc o czystym powietrzu, to jest jedno, ale drugie, za tym idzie biznes. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan minister już musiał iść dalej. Pan profesor również bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była debata Transport a klimat, priorytety nowego paradygmatu rozwoju sektora. Dziękuję pięknie za uwagę i za dzisiejszy czas. I życzę przede wszystkim dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Do widzenia.